Cześć, tu Jaromir. Witam wszystkich serdecznie, tym razem w grze Urtok The Desolation. Co to jest za gra? Jest to gra troszeczkę podobna, można powiedzieć, do Battle Brothers. Taktyczna gra RPG z takimi elementami roguelike'a. Gramy sobie w mrocznym świecie fantazy. Nasz bohater, generalnie rzecz biorąc, z drużyną sobie wędruje po jakiejś takiej krainie, troszeczkę tak jak w Battle Brothersie się wędruje całą ekipą. Natomiast bohater jest, można powiedzieć, obciążony, można powiedzieć, jakąś mutacją, która no, po prostu postępuje i szukamy lekarstwa na tą właśnie mutację. Gra jest we wczesnym dostępie, jak możecie zauważyć. To jest dopiero jakiś tam build 0.85, więc jeszcze wiele rzeczy się może w niej zmienić. Ale z tego, co zdążyłem się zorientować, oglądając inne gameplaye oraz troszeczkę sobie robię, grając w tutorial, jest bardzo, bardzo, można powiedzieć, zapowiada się ciekawie, krótko mówiąc. Gram troszeczkę w ciemno, to znaczy na zasadzie nie znam jeszcze tych wszystkich mechanik, balansu, tego wszystkiego, aczkolwiek podejrzewam, że to też może z czasem się zmienić. Mechanika tej gry przypomina troszkę takie właśnie taktyczne strategie turowe jak Battle Brothers, ale jest, zawiera sporo takich innych ciekawych rzeczy, których nie wiedziałem nigdzie indziej, więc wydaje mi się, że warto po prostu spróbujemy sobie właśnie w to zagrać. Nie wiem też, ile odcinków z tego powstanie. Na razie będzie to taka próbna, można powiedzieć, seria. Nie wiem, 1, 2, 3, może więcej odcinków. Zobaczymy, ile wyjdzie. Ale jak będzie może w jakichś kolejnych wersjach, to może sobie zrobimy jakąś pełnoprawną serię z tego. Ja bym sobie tylko w settings jeszcze zresetował Battle Advisor, bo przejdziemy sobie, że tak powiem, też tutorial, to będziecie mogli zobaczyć troszeczkę też tą mechanikę. Na samym początku oczywiście mamy do wyboru trzy postacie, którymi gramy i mamy różne klasy tych postaci. Priest, Javelinier, Assassin, Guardian, Blood Knight, Warmonk, Footman, Hunter, Berserker, Spearman i tak dalej. No i w zasadzie tyle. Nie będę może omawiał tych klas. Każda z tych klas ma jakieś, powiedzmy, swoje własne cechy i w zasadzie jest różnego rodzaju. Jedni są tak jak ten Priest, bardziej do leczenia, druga postać jest bardziej tankiem, trzecia zasięgową bronią się posługuje, więc jest w czym, można powiedzieć, wybierać. Później mamy też takie inne rasy typu wampiry, jakieś bestie, jeszcze jakaś nie wiadomo co, więc jest już mimo wszystko bardzo dużo kontentu w tej grze. Okej. Co jeszcze? Oprócz, ja sobie zagram standardową drużyną, nie będę tu nic kombinował. Oprócz tego możemy wybrać dwa przedmioty. Albo są to zbroje jakieś, czy jakieś pancerze, czy jakieś, powiedzmy, bronie. Albo są to jakieś extra medicine, to słyszałem, że poleca się to wziąć. Albo są tak zwane mutatory. To jest ciekawa mechanika, która występuje w tej grze. Każdej postaci możemy przydzielić jakiś tak zwany mutator, który dodaje jej pewne cechy. I te cechy, takie no, umiejętności, można powiedzieć, można wykorzystywać później w walce. Natomiast im dłużej ta postać nosi ten mutator, tym, nie wiem jaki jest tam, jak długo musi go nosić, tym ten mutator jakby, można powiedzieć, ta cecha zostaje na stałe u tej postaci. Czyli jakby postać mutuje, więc to jest taka mechanika, która pozwala rozwijać troszeczkę postaci, oprócz takiego levelowania zwykłego, gdzie zwiększamy statystyki typowe, tam siła, zręczność i tak dalej. Dobra, zobaczmy, co tutaj możemy. Traits, action main, weźmy, na razie nie ma znaczenia. Difficulty weźmy sobie na razie adventure, może nie najsłabszą, ale też nie jakąś bardzo mocną. No i co? Iron Man nie, no bo nie ma sensu. Jest historyjka na początek. W ciemnym więzieniu, na dole, senatorium. Pod ziemią głęboko, z dala od światła. Maniak, jakiś alchemik, przeprowadza eksperymenty na jakiś, powiedzmy, no, gościach, ludziach i tak dalej. Tutaj zaczyna się twoja historia, Urtuka. Może nie będę tego wszystkiego tłumaczył na razie.
przez wiele lat byłeś tam przywiązany, skuty łańcuchami do tego stołu alchemika. No i generalnie rzecz biorąc, bawiliście się w lekarza. Ale nagle w tym momencie twoja fortuna się odmieniła. Przyszedł twój kumpel. No i zawołał: Albercik, wychodzimy. Dobra, trochę się nabijam tutaj w tym momencie, ale cóż. Po drodze mamy oczywiście jakieś tam jest walkę. No właśnie, za późno koledzy przyszli. I zaczynamy. Na mapie takiej taktycznej to jest na razie, można powiedzieć, taki tutorial, intro, można powiedzieć. Te postacie sobie tutaj jakby gadają, bardzo warto to słuchać, co się tutaj dzieje. Dziękuję za powiedzmy, uwolnienie mnie, nie martw się o mnie, spróbujemy się wydostać, bla, bla, bla i tak dalej. Musimy generalnie w to miejsce dojść, a po drodze trzeba tych gości tutaj porozwalać. No i w zasadzie tyle. Tu jest ciekawa mechanika, którą zobaczyliście w tym momencie, to znaczy jest dobra, abilities i tak dalej, że możemy się poruszać generalnie rzecz biorąc, okej, okay. Natomiast generalnie rzecz biorąc bardzo fajne taktyczne możliwości tutaj są, dlatego że są różne elementy terenu, które można wykorzystywać. Jednym z nich są takie doły głębokie, jeżeli uda nam się wtrącić przeciwnika do tego dołu, to on automatycznie ginie. Więc to daje dużo różnych możliwości. Teraz tak, każda postać oczywiście, jak sobie tu najedziemy na nią, tu ma jakieś wszystkie swoje umiejętności, natomiast tu po prawej się pojawia takie okienko z wszystkimi, powiedzmy, HP, damage, timeline. Timeline to jest generalnie, można powiedzieć, kolejka, w której występuje, czyli to możemy sobie też chyba z shiftem, nie, z shiftem to mamy wysokość terenu, natomiast z altem mamy 1, 2, 3, 4, 5. Wiemy po prostu, kto w jakiej kolejności będzie działał. Mało tego, z altem możemy widzieć, jaką ścieżką się nasza postać będzie przesuwać, więc też możemy wiedzieć, czy któryś teren jest do przejścia, czy nie do przejścia. No i co? Reszta w miarę standardowo wygląda, przynajmniej na pierwszy rzut oka. Ta postać generalnie ma coś takiego, że mamy tak, możemy się przesunąć, możemy zaatakować. Atak kosztuje stamina, czyli wytrzymałość, punkty wytrzymałości. Każda postać ma jakieś wytrzymałość, więc oznacza to generalnie, że możemy się poruszyć. No i tyle, ile mamy tej staminy, tyle razy ataków możemy zadać w tej turze. Tak mi się wydaje. Przynajmniej, bo jeszcze nie wszystkie mechaniki jakby znam. Dobra, to jest ten nasz gość, który Eldrick, który nam pomaga. Postać Urtuka, czyli Priest, ma jeszcze takie własności, że mamy Lifesteal, czyli możemy, znaczy generalnie są dwie takie własności. Jedna Edgy, która powiedzmy kasuje następny atak na tą postać, na którą rzucimy tego Edgy'sa, a druga Lifesteal, czyli jak zaatakujemy, odzyskuje się życie. Problem jest w tym, że Priest używa do tego celu własnego zdrowia, które się regeneruje oczywiście. Tu chyba jest jakby pokazane, jest efekt Life Legend 69 HP over one turn, czyli 69 HP regeneruje naturę, ale no tutaj jak widać 40% max HP kosztuje rzucenie Aegisa. Na razie i tak nic nie zrobimy, bo daleko nie dojdziemy. End turn, dobra, możemy zakończyć turę. Kończenie tury też jakby w tym momencie odzyskujemy tą staminę, więc warto to mniej więcej zrobić. To jest taki gość, który jest w zasadzie takim tankiem. On ma w zasadzie atak i tyle. Natomiast tu mamy ciekawą Guardian. Jest to postać, która ma, może tu będzie widać, Bash and Move. Może jakby odepchnąć przeciwnika, czyli generalnie można by spróbować wtrącić kogoś do tego dołu. Ale ma też coś takiego jak Shield Ally, tylko to też jest takie sytuacyjne. Jeżeli target cel jest celem normalnego ataku, próbuje zablokować to tarczą, ale to nie działa przeciwko charge, ram, bash i atakom zasięgowym. Więc nie wiem, spróbujmy może dać Shield Ally, nie wiem, czy to coś da. A? Pięknie, dało jednak.
Temu, ponieważ zostało tej jego staminy w tym momencie. Nie wiem, ile on ma w tym momencie staminy. On ma stamina. Gdzie jest stamina? Out of breath, czyli jakby już wyczerpał w tej turze swoją wytrzymałość, no i nic nie może więcej zrobić. To też jest taka mechanika. No ale jak widać, jest w stanie, że tak powiem, odpowiedzieć na atak kontratakiem i tak nasze postacie też działają. Ja jeszcze nie wiem dokładnie, w których momentach to się dzieje, ale myślę, że z czasem się dowiemy. Dobra. Spróbujmy jednak wykorzystać tego Aegisa, bo nie chciałbym, żeby ten gość nam zginął. A on ma już tak na końcówce życia jest, można powiedzieć. Dobra, ty gościu możesz wziąć i tego... Właśnie, jest coś takie jak Zone of Control, tylko w odróżnieniu od Battle Brothersa my w następnej turze możemy na przykład odejść, w tym momencie gdzieś wrócić się. Znaczy w każdej turze mamy jakiś tam ruch, więc możemy uciec i on nas nie zaatakuje, chyba że ma taką umiejętność, więc to jest Battle Brothersi, jak żeśmy podeszli, zaangażowali się w walkę, to nie mogliśmy opuścić tej strefy kontroli, więc to jest jakaś pewna taka różnica. Dobra, gościa żeśmy załatwili. Teraz niestety tym się nie jestem w stanie w ogóle poruszyć, ale dajmy jeszcze Shield Ally. Tam jeszcze jeden gostek widzi, ale on będzie strzelał, więc to nie działa podobno przed tym Shield Ally. Ciekaw jestem, czy on ma dalej ten? Jest, Shielded by Edgard. Aegis jeszcze jedna tura jest. Nie wiem, czy dawać Aegisa jeszcze. Albo Lifesteal. A możemy dać Aegisa. A nie możemy już dać, bo jeszcze jest. No to dobra. To gościu musisz poczekać. Ty go do tamtego spróbuj go tam zaangażować w walkę. Shield Ally nie da nic, ale przeciwko zasięgowym broniom zdaje się. W tego strzelił jednak. Dobra, co? Damage blocked by arm. O właśnie, jest jeszcze kolejna w tym momencie mechanika, że każda, czy właściwie nie każda, postacie mają zbroje, pancerze, jakieś tarcze i tym podobne. I też jest coś takiego, że jeżeli póki mamy tą tarczę, to jakby połowa chyba... Zobaczymy zresztą, on ma teraz... HP 497, czyli jakby nie odebrało mu to w pełni życia, ten atak, tylko połowę tego. Natomiast część jakby zostało, zmniejszało nam tą wartość zbroi, czyli helmet jest na 85, natomiast shield jest 170. Nie wiem, czy tutaj w tym momencie widzimy, bo chyba tam się gdzieś pojawia ten opis. W każdym razie każdy atak po prostu zmniejsza wartość najpierw pancerza i o 50% jest, póki pancerz jest dobry, to o 50% redukuje uszkodzenia dla nas. No i oczywiście może pancerz regeneruje się 25% na turę, ale no może zostać jakby, niektóre bronie robią coś takiego, co się nazywa armor shatter, czyli no rozwalają ten pancerz, krótko mówiąc. Dobra, ale dość na razie gadania. Tego nie zaatakujemy tutaj, bo on jest za wysoko. Tak, za wysoko jest, więc cóż. Więc nic nie możemy na razie zrobić. Dawaj tam. Możemy co najwyżej zrobić Aegis, ale to też nam chyba nic nie da, więc... Jak możesz się zauważyć, bardzo łatwo się przyblokować tutaj, więc też ta kolejność... Nie. Ta kolejność pod altem, kolejność, w której działają postacie, jest bardzo istotna tutaj. Shield możemy dać, ale to nie działa chyba przeciwko tym. Damage absorb, czyli nie, shield nie zadziałało, ale... Ale chyba zbroja go uchroniła. Tak mi się wydaje. Tylko, że nie została w ogóle do... On dalej ma helmet shield 85-170. HP mu wzięło. Nie, HP to miał takie małe. No nie wiem, jeszcze do końca może tego wszystkiego nie ogarniam. Wiem, że mogliśmy tu już uciec, ale... Dajmy Aegisa mu, bo on ma gorzej, że tak powiem, z życiem. Możemy się poruszyć jeszcze trochę.
Zwłaszcza, że on tam leci atakować. Dobra, jesteśmy w stanie tutaj w ogóle gościa zaatakować? Nie, jeszcze za daleko. Dobra, damage absorbed. Wiem, że moglibyśmy uciec, ale... Two levels above you. No to co, jak tutaj wyjdę, to już będzie na tym samym poziomie. Out of breath. No tak, no bo dwa razy wachnął. To chyba nic nie daje, ten shield, ale... I tak załatwimy gościa. No dobra. Okej. Nasza przygoda zaczyna się... No tu jest właśnie to o tym, powiedzmy, o tej całej naszej mutacji. No i pierwsze zaczynamy w tak zwanych Badlands. Te Badlands no, są pełne jakichś tam scavengerów, czyli gangi bandytów, złodziei i tak dalej, i tak dalej. No i musimy szukać po prostu na tej mapie. Tu jest generalnie coś takiego, że mamy mapę. Oczywiście jest mgła wojny. No i są różne lokacje, na przykład cave, jakaś jaskinia, jakiś kupiec, jakieś wioski są, które możemy może nie tyle no, przejmować, one rozwalać tych wszystkich bandytów tam i one wtedy nam jakby są po naszej stronie te wioski i dają nam pewne zasoby. Zasoby są różne. Generalnie taki jeden ruch stąd tutaj to jest jeden dzień, z tego co się zdążyłem zorientować. Później mamy zasoby Trillium, to jest tak jakby kasa, która tutaj występuje. Medycyna to jest, służy do leczenia naszych postaci. Tu z tego co się też zdążyłem zorientować, to mechanika polega na tym, że nawet teraz te postacie są chyba wyleczone wszystkie. Tak, one są wyleczone. Natomiast one mają coś tak, jak jeżeli zginą podczas bitwy, to tak naprawdę nie giną, tylko są ranne. Jeszcze tego nie przerabiałem, ale tak mi się wydaje, że to jakoś tak to działa. I ta właśnie, ta medycyna jest używana do tego, żeby leczyć nasze postacie. Bo one później są ranne, jak są ranne, mają słabsze statystyki i chyba mogą wtedy naprawdę zginąć. Life Essence to jest też jakiś zasób, który no, pozwala nam ekstraktować mutatory z pokonanych wrogów. Blood i Flesh to są też specjalne zasoby, których można chyba kraftować tą medycynę i jeszcze coś tam można, że tak powiem, rekrutować chyba wampiry czy coś tam. Alkohol to jest specjalny zasób, który pozwala nam wysyłać postacie na misje. Na przykład możemy wysłać na training i zajmuje to 30, kosztuje to 30 alkoholu. On na 2 dni sobie idzie i po prostu będzie ćwiczył gdzieś tam. Banisz, czy można go wygnać, scavenge. Aha, żeby jakieś zasoby nam zbierał. Może być niebezpieczna. Może być zabity nawet. No i scout area. No właśnie, czy to są jakieś takie różne ten. Z tego co wiem, to jeszcze jest, można jak zostać przerobionym na wampira, czy jakiegoś wilkołaka, czy bestiołaka, więc to też są jakieś ciekawe mechanizmy. Co jeszcze tu mamy? No oczywiście każda postać ma jakieś, ma HP, no to HP to jest oczywiście, wiadomo co. Ile uszkodzeń zadaje, chyba rozumiem bronią, która ma damage 55, no ten ma 59, bo pewnie to wynika z jakichś tam dodatkowych jego umiejętności. Stamina no to jest ta wytrzymałość. Protekcja to jest... protekcja od zbroi, czyli ten nie ma zbroi, ten ma 255, ten ma, też nie ma zbroi. Aha, czyli niektóre postacie nie mają w ogóle zbroi, możliwości zakładania, a tylko ten ma możliwość zakładania. Później mamy siłę. Siła zwiększa uszkodzenia zadawane przez broń, krótko mówiąc. Vitality, witalność zwiększa maksimum HP. Agility zwiększa szybkość w turze ruchu. I zwiększa max stamina chyba raz dwa, czyli tą wytrzymałość. No w zasadzie chyba tyle. Natomiast koncentracja zwiększa tak zwany fokus, czyli skupienie. Fokus z kolei jest używany do tak zwanych zdolności, tutaj jest tak zwanych focus ability.
To są zdolności, które chyba pojawiają się dopiero, bo jeszcze nie widziałem, nie używałem ich, i od któregoś poziomu naszych postaci, i one są chyba wspólne. Znaczy każde ataki jakieś różne ten generują dla tych postaci no właśnie tą koncentrację, ten fokus, który generalnie rzecz biorąc pozwala odblokować dodatkowe właśnie focus ability, które zdaje się, że są wspólne dla całej grupy, która walczy. Do tego jeszcze nie dotarłem, ale jest to ciekawe moim zdaniem. No i tu są jakby jego też umiejętności takie Shield Welder, stop 90% szans. To też jest ciekawe. Możemy zatrzymać, mamy 90% szans na zatrzymanie strzał, które przechodzą przez nasze pole i próbują strzelać, znaczy ktoś strzela w kogoś za nami. Czyli możemy w ten sposób bronić inne postacie. To jest jeszcze nieznane i tak dalej, i tak dalej. No i w zasadzie tyle. No i tu mamy te mutatory, które możemy sobie wziąć. Critical Counter Strike. To daje nam trait, czyli cechę. Jest triggerowany przy każdym bloku. Dotyczy, jeżeli atak jest zablokowany przez no, ally shield przez tego. Avoided by edges lub nawet zablokowane przez zbroję. Czyli ten mutator pasowałby albo do tego postaci, bo on ma w tym momencie zbroję, albo do jakiejkolwiek innej, dlatego na przykład dla Liefelda, może jakieś nazwy zaproponujecie, to się je pozmienia, bo można zmieniać nazwy tych postaci. Temu by chyba to bardziej pasowało, dlatego że o, dodaje się tu w tym momencie Critical Counter Strike, dlatego że on to zadziała, jeżeli będzie on celem Aegisa, zdolności Aegis, czyli ten może mu dać Aegis, albo Shield Ally od tego. Więc generalnie rzecz biorąc, to moim zdaniem pasuje do naszego. To jest w zasadzie taki, nawet można powiedzieć, nie tank. To jest gość, który zadaje bardzo dużo uszkodzeń, czyli taki 78. Czyli to jest taki na pierwszą linię, żeby rozwalać silnych wrogów. Czyli on powinien być chroniony, bo nie ma zbroi. Czyli już widzicie w tym momencie, że gra ma duży potencjał, bo możliwości taktyczne bardzo mi się podobają tutaj. Trzeba kombinować i tak dalej. Dobra, last stand. Override focus ability with last stand, czyli to, rent armor. A, to też trzeba się zastanowić, czy go przydzielić, bo to zaraz. Tak, zmienia to na to. Przy następnym ataku, który cię niby zabija, przeżyjesz przez 2 z 2 HP. I jeżeli masz broń, która może atakować wręcz pobliskiego wroga, atakujesz ją z full stamina 200% lifesteal. A, czyli to jeszcze dodatkowo, tylko do końca tury czy bitwy jest max HP zredukowane 25%. Czyli to jest generalnie dobre, jakby postać miała zginąć, ale pytanie, co ty masz za tutaj Shield Ally? Czy to też override? A, ale to Shield Ally to mi pasowało mieć. Czyli on już może to używać Focus Ability. A nie, to jest co innego. To jest Shield Ally, a to jest Shield Ally, tylko że Focus. Czyli jakby dwa razy. To tobie możemy to dać, dlatego że ty będziesz miał, jakby zginął. Chociaż tu jest mało prawdopodobne, że zginie. Może Urtukowi to dać, bo Urtuk jest cenny, bo to jest nasz bohater. Co ty masz tutaj? Aegis? Aegis. To można byłoby tak dać. On co prawda nie zadaje dużo uszkodzeń tym kijem, ale jeżeli miałby zginąć, byłby otoczony przez wrogów jakimś cudem, to może by mu to uratowało tyłek. No dobra, no to fajnie. Ile mamy minut? 24, 25. Nie wiem, czy może pierwszy odcinek zrobię troszkę dłuższy i spróbujemy sobie jakąś też bitwę tutaj rozegrać. Zobaczmy, co to jest. Troubled Mercenary. Footman. A, że najął jakiś tam, powiedzmy, gości do zabicia tych scavengerów, ale oni się jakby obronili, no i teraz jest pewien problem ma. A tu co to jest? Więźniowie. Difficulty easy. To może chodźmy najpierw, tu jest prostsze. A, to nie możemy od razu. Musimy albo tu, albo tu. Nie mamy wyjścia. Tu musimy iść, krótko mówiąc.
Oczywiście możemy nie pomagać, tylko spróbujmy. Dwie kulty normal. Mam nadzieję, że nie polegnę od razu na pierwszej bitwie. Deployment. No właśnie, to wiem. Teraz mamy tak. Pierwsza, tego nie było w tym poradniku na samym początku, ale możemy sobie nasze postacie, bo w bitwie może uczestniczyć maksymalnie 6 postaci, a możemy mieć ich dużo więcej. Więc deployment nam pozwala na przed bitwą rozstawić postacie. O kurde, ile tu gości jest jednak. To by trzeba było dobrze przemyśleć. Oj, czuję, że będzie dłuższy ten odcinek. Tu są jakieś pułapki, które rozstawili ci goście. Ale jest ich trochę. Dobra, może oni nam jakoś tutaj nie będziemy sami. Dobra, ty gościu. Na pierwszą linię. Teraz się zastanawiam, gdzie ciebie dać. Bo można by do tej dziury kogoś... To w sumie jakbyś tu podszedł, jakby któryś był tu, to może by się go dało tam dziubnąć. A tego tu. No na razie spróbujmy tak zrobić. Jeszcze nie wiem, jak to taktycznie ustawiać na początku, żeby było optymalnie. Znaleźłeś mnie, dobrze. Zabij tych brutali. Byłem zatrudniony, żeby ich tam zabić jak mistrza, ale nie udało mi się. Jestem ranny i nie mogę walczyć. A moi przyjaciele nie są... No nie mają szans z tymi wrogami. Jeśli przetrwam tą bitwę, dołączę do ciebie. Ustawiliśmy pałapki i tak dalej. My możemy bezpiecznie na nich tam, powiedzmy, stanąć. Dobra. Okej. Teraz trzeba by zobaczyć, co te postacie tutaj ma. Teraz tak. Nie tak chciałem. A, tu się pojawia. Co? Blinwing. Sharp Eyes, Light Foot. Jak się tu sprawdzało? Z Shiftem? Z kontrolem niby powinno być. A, tak jest. Dobra, on ma tak. Attack, Shield, Ally, Swap. A to są jakby Shield... Czyli to jest jakby taki tarczownik, tak jak nasz. Ten gość jest Warrior. Lead attack, bleeding attack, ten też jest jakiś taki, no dobra, będziemy się orientować. Edges na razie nie ma co, więc to co to jest, barykada. A, można rozwalać takie barykady, ciekawe. Spróbujmy iść tu. Jaka jest w ogóle tura? 3, 4, 5, 6... Dobra, to podejdźmy bliżej, no co mamy robić? Nie wiem, czy tam są jacyś goście, którzy mają ataki zasięgowe, ale nie widzę po broniach. Więc może... Chyba nie mają tutaj. Improviser jakiś, coś tam. Furious. Zobaczymy w praniu, co to jest. A, tu żeś się pozasłaniał. No dobra. Dobra, zobaczmy, co oni tu będą robić. Dużo ich jest, kurczę. Może... Mam nadzieję, że to nie będzie za trudne dla nas. Dobra, a czemu ci stoją jak głupki i nie ruszają się? Jeden, dwa, trzy, cztery. Później idzie ten i ten. Czy ja jestem w stanie coś zrobić? Ja nie mam możliwości wtrącenia go. Lead. Target is attacked by all adjusted melee allies, including self. Aha, czyli możemy jakby zrobić taki lead. On nie ma czasem takiego, że może nas przerzucić przez tego Sharp Eyes? Nie. Trzeba uważać, bo niektórzy wrogowie mogą też cię też przerzucić przez ramię, że tak powiem. I wrzucić do tego, do dołu. Możemy dać edges komuś, tylko pytanie komu na razie. Czy ty jesteś w stanie, ile ten się porusza? Movement range 3. Raz, dwa, trzy. Czyli tu musielibyśmy tu stanąć. Na razie nie daję tego Aegisa. Ty możesz wskoczyć tu. O kurde, on miał zbroję. Dobra.
A, ty musisz naokoło iść. Kurczę, zastawiłem sobie drogę. Niedobrze. Niedobrze. Ale możemy zrobić coś takiego. A, ten gość będzie tak robił. W pułapkę wszedł, dobrze. Dobra, tam ci poszli naokoło. Zastanawiam się, czy tobie nie dać tego Edgisa na razie. Albo Lifesteal, o. To wtedy atakując tego gościa będziesz miał... Zastanawiam się, czy się da zrobić coś takiego. Jakbym tu podszedł, zaatakował, później tym podszedł, zrobił słop i spróbował tego baszem wtrącić do tego. Czy to tak się da, czy się nie da? Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, bo ci tych dwóch będzie tutaj atakowało teraz. Ty masz lifesteal. Albo zróbmy to tak. Tak. Załadł gościa. Sobie się podleczysz od razu. Ty możesz podejść tu, zrobić shield ally. O, właśnie o to chodziło. Critical. Well done. You just landed critical hit. No właśnie. Okej. Okay. Plus 59 lifesteal. Bardzo dobrze. No to żeśmy to dobrze rozegrali, widzę. No co się tu dzieje dalej? Halo? A, ten idzie tam. Achievement trade. Przy specyficznych warunkach, jeżeli twoja postać wykona akcję, może wyzwolić tak zwany achievement trade. To są dodatkowe jakieś bonusy do normalnych zdolności. Achievement trades muszą być wyuczone i jak są, zostaną nauczone, już zostają na stałe. Dobra, ci się tu wracają, wracają. O kurcze, przez dół przeszedł. Tam chyba nie ma tych takich tych kujków na dole. Ten achievement trade mnie bardzo teraz zainspirował. Retreat można zrobić w prawie chyba, jeżeli nie jesteśmy zbyt blisko, o tu mamy nasze postacie, można płacąc chyba to trillium wycofać się też z bitwy. Ten achievement trade zaraz sobie zobaczymy. Czyli to też jest dodatkowa fajna rzecz, bo pozwala nam levelować postacie w taki wykonując odpowiednie akcje tymi postaciami. Znaczy jak często pewnie atakujemy jakimś, w jakiś sposób, to one się lepsze robią. Dobra. Tu bym nie chciał podejść, bo to nie jest dobrze. Czy ty, Urtuk, możesz coś zrobić? W sumie, a to jest, co to jest? Target is attacked by all adjacent melee allies. Bo jest też coś takiego jak mechanika, można powiedzieć, takiego ataku z flanki. Tylko nie wiem, jak to działa, czy jak jesteśmy jedna postać tu, druga tu, to to jest flanka, czy musimy być tu i tu z tej strony, żeby to była flanka. Tego nie wiem, ale mogę sprawdzić. Ty masz trochę życia, więc chyba się nic nie stanie. Mam nadzieję tylko, że ten gość nie ma jakiś atak. Ram, o kurde, on ma nie może wtrącić. Że on może robić taki, no. Zaatakować i przemieścić naszą postać. Czy jakbym takie coś zrobił? Lead. Assist. O kurczę, no rzeczywiście on by zrobił assist, tylko że jest w tym momencie out of breath. Nie przemyślałem tego w tej turze. Tak, nigdy nie mogę nim zrobić. O ile ty masz staminy w tym momencie? 50. To teoretycznie mógł wykonać jeden atak.
Ciekaw jestem, czemu nie wykonał tego ataku. Może powinien móc wykonać, a teraz by wtedy nie mógł atakować. Spróbuj przejść tu. Shielding cancelled. A, dwa razy jest out of breath. Stamina jest... właśnie, on może wykonać dwa ataki, bo miał chyba 50, czy jakoś tak. Wykonał za 40, to znaczy, że w następnej turze będzie miało 20 mniej. Bo to się przekłada na następną turę, jak się goś za bardzo przemęczy. Dobra, a teraz, czy można by zrobić bash and move? Nie tak chciałem, tak? Haha! Ojojoj. Dobra, trzeba by teraz trochę jakoś albo tego podleczyć. Nie, załatwimy go, tylko tu jest jeszcze jeden gość. No lifesteal bym najchętniej dał, tylko że to bym musiał zrobić, że tak, jak zamienimy się, to mogę jeszcze zrobić lifesteal. Mogę zrobić jeszcze tak? Mogę tak zrobić. Kurczę, ile razy ja się tu mogę poruszać? A, dobra, załatwił go. Bo się wystraszyłem, że tu mogą mnie wtrącić, ale tu jakbym spadł, to nie powinno się nic stać. No dobra, to ty możesz iść tam do góry. Te ciołki stoją, nic nie robią. Może trzeba podejść, bo czasami dopiero jak się podejdzie do takiej postaci, to one się uruchamiają. Ale wydaje mi się, żeśmy przechodzili koło nich. Jak to zrobimy? Na razie nie ma co się spieszyć. Dobra, gościu wpadł w pułapkę. On pewnie będzie tędy chciał iść. Idźmy na razie tu. A, miałem ten zobaczyć na tą Mass Killer. To jest chyba w tym momencie, tak, to są te bonus abilities, które mówiłem, które tu były, że na przykład Berserker Duelist. Jeżeli dwa razy się zaatakuje, the defender retaliates first strike. Tutaj mamy na przykład Mass Killer. Jeżeli zabijesz enemy, plus 35 szybkości. Progres 1 na 10. Progress is made when character kills at least two enemies within two turns. Czyli jak zabijemy dwóch wrogów w przeciągu dwóch tur, to wtedy dostajemy ten bonus. Fajne. Dobra, odzyskaj sobie staminę. Wiesz co, poczekaj tu na razie. Niech tam ten gość tu jakby podejdzie. Zobaczmy, co on będzie robił. A, bo on jest w ogóle unieruchomiony. Czy on czasem nie ma jakiegoś shield, attack, swap? Dobra. Bo bałem się, żeby mnie tu nie wcisnął czasem przez przypadek. To na przykład tym ram atakiem. No i pięknie. Buch. Shield broken. No i dobrze. Teraz kto się rusza? Ty się ruszasz. To dawaj go. A, to cały czas działa. Na jedną turę to chyba działa. Poradziliśmy sobie. Dobra, teraz mamy tak. Dołączył gość do nas. Bomiel the Footman. I mamy jakiś Silver Staff. No i tutaj mamy to, co powiedzmy ekstraktowaliśmy po bitwie, czyli Life Essence i Trillium, czyli te nasze zasoby. No i możemy, znaczy nie możemy, mamy za mało w tym momencie tego Life Essence, zdaje się. Jeżeli byśmy mieli tego Life Essence więcej, to możemy ekstraktować jakieś mutatory z tej bitwy. I te mutatory zależą od wrogów oczywiście też. Na razie nic nie możemy zrobić, więc wystarczy. Żebym nie zapomniał jeszcze, co tu jest, Silver Star, damage 48, Armor Shatter 25, no to tak, to ten możemy ewentualnie
tutaj zniszczyć, odzyskać jakieś zasoby, ale może na razie nie. Tu mamy level up, więc to jest nasza postać, która zadaje duże obrażenia, więc ja bym szedł. Trzy punkty mamy. Siłę i vitality. Dokładnie. Coś jeszcze? A, tu jest nowy gość. To jest klasa, co on tutaj ma? Engaging Strike. Aha, czyli że nie, to jest takie jakby w Battle Brothers, jak wrogowie podejdą, to one nie mogą jakby przejść koło tej strefy kontroli, tak mi się wydaje. Long Weapon Reach. On normal attack hit the enemy behind the target. A, czyli tak jakby przebijacie, przebijanie. I projectile is blocker, no bo ze względu pewnie na tą zbroję. Super. No dobrze. Okej, okay. To myślę, że chyba na pierwszy odcinek wystarczy i tak już mamy te 40 minut, ale troszeczkę chciałem dłużej zrobić, żeby przynajmniej jedną bitwę poza tutorialem rozegrać. Piszcie w komentarzach, co o tej grze sądzicie. Dziękuję od razu też za polubienia, komentarze, subskrypcje i do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć.